Pawle i Sylwio, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Pawle i Sylwio, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i wychować po katolicku potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podać sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła będziecie za mną powtarzać słowa małżeńskiej przysięgi. Ja Paweł, biorę Ciebie Sylwio za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ja, Sylwia, biorę Ciebie, Pawle, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, niech tego człowiek nie rozdziela. To małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Pan Bóg pobłogosławi te obrączki, możecie sobie nałożyć jako znak waszej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Obrączki pasują. Zdjęcia wyszły? Tak, wszystkie? To Paweł i Sylwia z małżeństwem. Pierwszy małżeński pocałunek. Nawet pocałunek Pani Młodą. Jeszcze raz. Już możesz, po ślubie to już możesz. No to nie tak od razu.